Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na kolejną dosyć krótką prezentację zestawu komputerowego dla mojego widza. Zestaw wypasiony, konkretny budżet, konkretna. Maszyna. Yy, może zacznę od faktu, że jest to zestaw razem z systemem operacyjnym. Z Windows 10 oczywiście wersja 64-bitowa. Stąd też zobaczycie testy na koniec tego filmu, ale też tylko w syntetyku 3D Mark Fast Track i Time Spy. Mamy tutaj na pokładzie procesor I7K6700K. Chłodzony, chłodzeniem tak jak już widzicie, od Be Quiet silent lub 240 i procesor jest już przeze mnie podkręcony na 4,4 GHz z napięciem 1,280 V. Chodzi bez problemu na tym napięciu stabilnie. Jeżeli chodzi o chłodzenie, to tutaj mam jedną uwagę. Co prawda, Be Quiet pisał o tym na swoim Facebooku. Ja pytałem się, ale nie dostałem oficjalnej odpowiedzi. Chodzi mianowicie o sprawy. Awarii pompy w tych chłodzeniach, jak się okazuje, jeżeli ktoś nie doczytał w instrukcji obsługi i podłączył pompę bezpośrednio pod na przykład zwykły kontroler prędkości obrotowej dla procesora i zostawił ustawienia automatyczne, że płyta regulowała prędkość obrotową i w tym momencie nie wentylatorów, tylko tej pompki, to faktycznie dochodziło do uszkodzeń tej pompy, ponieważ tam jest zupełnie inna. Konstrukcja pompy. Tu jest odwrócony obieg, nie ma sensu tego tłumaczyć. Bobby Quite wyjaśnia to dość dokładnie na swoim Facebooku. Dlatego pamiętajcie, żeby tą pompę podłączać na stałe pod 12V. I to można zrobić w dwojaki sposób. Albo podpinacie to normalnie pod płytę górną i w UEFI ustawiacie stałe napięcie 12V i jeżeli macie możliwość, bo czasami jest w UEFI do wyboru, czy kontrolujecie sobie napięcie, czy prędkość obrotową, to wybieracie kontrolę napięcia i robicie 12V, albo możecie skorzystać z innego rozwiązania, moim zdaniem zdecydowanie bezpieczniejszego, które ja tutaj zastosowałem w tym zestawie, a mianowicie pompa sama pompa jest bezpośrednio podłączona pod zasilacz za pomocą przejściówki z molex na złącze chipinowe do wentylatorów natomiast wentylatory w tej sytuacji są podpięte właśnie bezpośrednio pod CPU podzłącze pod złącze na płycie głównej stąd ich prędkość obrotowa jest regulowana w zależności od obciążenia to tyle z tych ważniejszych spraw a teraz przechodzimy sobie do dalszej specyfikacji jeżeli chodzi o pamięć RAM to tutaj mam do dyspozycji Kingston HyperX Fury 16 GB w traktowane 2666 MHz zwykły klasyczny napęd Lightona, oczywiście linki do wszystkich cen do porównywarki będą w opisie tego filmu. Płyta głównej, na której to wszystko jest zainstalowane, to już pewnie widzicie nawet, co to jest za konstrukcja, konstrukcja Asusa Z170 Pro Gaming. Bardzo charakterystyczne podświetlenie nad slotem do karty graficznej. Jeżeli chodzi o dyski, to tutaj są zastosowane dwa dyski. Jeden to jest tradycyjnie WD Blue o pojemności 1 TB na dane, który jest tutaj widoczny. Natomiast drugi dysk, który nie jest widoczny, który jest zainstalowany w dedykowanej Zatoce, to jest dysk od Plextora. Dokładnie M6S. I o pojemności aż 512 GB. Także widzicie, że maszyna konkretna. Jeżeli chodzi o kartę graficzną, to tutaj myślę, że przy tej specyfikacji już jesteście w stanie się domyśleć, że będzie to GTX 1080 od MSI Gaming X. Jeżeli chodzi o zasilacz, to tutaj też jest absolutnie topowa jednostka, bo to jest Dark Power Pro 11 o mocy aż 650 W. Jeżeli chodzi o okablowanie, to tutaj ja zastosowałem dodatkowe przeduszki GELT. Zakupione w sklepie Hard PC zarówno na złączu. Tu w zasadzie 6 plus 8 pin do karty graficznej na złączu 24 pinowym i na złączu 8 pinowym, aczkolwiek muszę przyznać, że ta prześciówka na złączu 8 pinowym, z uwagi właśnie na to chłodzenie i na umieszczenie samego złącza, no można powiedzieć, że w samym narożniku jest dość mało widoczne, ale ta estetyka dzięki temu jest jak najbardziej zachowana. Moi drodzy, czy o czym zapomniałem? Szybki rzut oka jeszcze na listę. Wygląda na to, że o wszystkim Wam powiedziałem, o systemie również. No i także podświetlenie obudowy. Takie subtelne na razie od dołu. Zobaczymy, jak klient będzie to widział. Nie jest tutaj wyjęty dodatkowy koszyk na dyski, który można oczywiście wyjąć, który dodatkowo poprawi przepływ powietrza w obudowie. Można też zrobić taki myk, że ten koszyk, w którym można zainstalować cztery napędy 3,5 calowe zostanie zastąpiony przez ten, w którym można zainstalować trzy napędy i tamten oczywiście wyjąć, nie montować. Dzięki temu całość będzie niższa, bo do tej wysokości też to jeszcze troszeczkę wpłynie na poprawę oczywiście krążenia powietrza. Ale ja to zostawiam z premedytacją z uwagi na to, że to pozwoli mi lepiej zabezpieczyć komputer na czas transportu, a wyjąć taki koszyk to jest dosłownie chwilka pracy. Moi drodzy, obudowa, o właśnie, obudowy, o obudowie jeszcze nie powiedziałem. To jest, słuchajcie, Silent Base 800k to też widzicie, ale to jest wersja z oknem, oczywiście, stąd też podświetlenie. Wersja kolorystyczna czarna, tutaj te wykończenia wszędzie są po prostu czarne. Nie pokażę Wam w zasadzie tego, jak to będzie wyglądało, efekt końcowy z panelem, ponieważ nie otwierałem frontu, nie zdejmowałem zabezpieczeń z okna, żeby to było jak najlepiej wszystko zabezpieczone fabrycznie, można powiedzieć na czas transportu. I co? Teraz zapraszam Was na ten krótki teścik, a ode mnie to by było na tyle i do zobaczenia w na następnych filmach. Dzięki za uwagę, cześć,